Dzień dobry wieczór, witajcie w Humigraj. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić grę Star Wars Zewnętrzne Rubieże. Nie pokażę Wam tutaj zasad tej rozgrywki, bardziej chciałbym porozmawiać o samej grze i o tym, jak jest odbierana, powiedzmy sobie, w naszym środowisku graczy. Dość często spotykam się w recenzjach z taką opinią, że ta gra ma zbyt mało klimatu Gwiezdnych Wojen. No i tutaj chciałbym powiedzieć, że oczywiście nie zgadzam się z tak postawioną tezą, że tutaj jest zbyt mało klimatu Gwiezdnych Wojen. Myślę, że klimat Gwiezdnych Wojen to nie są tylko miecze świetlne i szturmowcy, ale jest to ta cała warstwa, która tak naprawdę tworzy fabułę Gwiezdnych Wojen. Zauważcie, że jeżeli spojrzycie na ilość bohaterów w Gwiezdnych Wojnach, którzy nie są rycerzami Jedi, to jest ich znacznie więcej i oni właśnie są tak jakby tą esencją, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen. No i właśnie dzięki Zewnętrznym Rubieżom możemy sięgnąć do tego świata, do tej innej warstwy Gwiezdnych Wojen, no i stać się jednym z tych, którzy próbują przetrwać w chaosie, który został stworzony przez konflikt pomiędzy Imperium a w tym momencie rebelią. O tyle jest to ważna rzecz, że bez tego tła nie byłoby jako tako Gwiezdnych Wojen. No bo tam są bohaterowie w stylu Lando Calrissian, Boba Fett, Han Solo, czy powiedzmy sobie Greedo, którego wszyscy znamy, prawda? Jabba Hutt, no i wszystkie inne postacie, które tworzą właśnie ten półświatek. No bo tutaj trzeba powiedzieć, że tu mamy do czynienia z kimś, kto zszedł do podziemia. Zarówno jedna strona, jak i druga strona konfliktu, czyli zarówno rebelia, jak i Imperium, wcale nie muszą być im przyjazne. A dodatkowo jeszcze na tej ich warstwie muszą się ścierać pomiędzy wszechmocnymi Hutami, którzy kontrolują handel w całej galaktyce, a syndykatami, które robią dokładnie to samo i czasami posuwają się obydwie strony do takiego bardzo drastycznego traktowania swoich, nazwijmy to, najemników, czy tych, którzy chcą dla nich pracować. No i to jest właśnie ta esencja i to, co zobaczycie właśnie w tej grze. Przede wszystkim w tej grze mamy niejako trzy zasoby. Mamy taki zasób, właściwie cztery chyba już nawet, cztery zasoby. Pierwszym zasobem, którym będziemy gospodarować, będzie gotówka, czyli kredyty, które będą nam dostępne. Żeby je pozyskiwać, będziemy musieli wykonywać różnego rodzaju zlecenia. A to przewieźć jakiś legalny towar z miejsca na miejsce, a to przewieźć jakiś nielegalny towar, który zazwyczaj jest bardziej intratny, ale naraża nas na pewne ryzyko. Mamy tutaj zlecenia, które będziemy otrzymywać, można powiedzieć, od każdej strony konfliktu na jakieś konkretne postaci, które pojawiają się właśnie podczas gry, czyli te wszystkie postacie właśnie z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Będziemy czasami wykonywać jakieś przysługi, czy też powiedzmy sobie takie misje, a to przewieziemy agenta rebelii, a to dla Hutów wykonamy jakąś misję, a to syndykat nam coś zleci, jeżeli oczywiście będziemy chcieli przyjąć takie zlecenia. No i później mamy również jeszcze taką warstwę typowych misji, które będą nam niejako pomagały zdobyć nie tylko sławę, ale jeszcze dodatkowo czasami pieniądze. Po drodze mamy również jeszcze patrole, na których na początku możemy troszeczkę zarobić, później już przestaniemy na nich zarabiać, ale za to będą nam przynosiły punkty sławy. Czyli mamy warstwę finansową, to jest ta pierwsza warstwa, ten pierwszy zasób, którym będziemy musieli zarządzać. Drugi zasób to są wpływy, czy też jak nas postrzegają frakcje, które właśnie występują w tej grze. Czyli nasza reputacja u Hutów, nasza reputacja w Imperium, rebelii, czy też w syndykatach będzie miała wpływ na to, jak będą się toczyły nasze losy podczas rozgrywki. Mamy tam taką ważną fazę spotkań, w której to fazie będziemy właśnie odbywać spotkania z przedstawicielami, właściwie z różnymi postaciami, które znajdują się na planszy, lub też będziemy
odbywać spotkania z przedstawicielami tych właśnie frakcji, które tam gdzieś zarządzają na zewnętrznych rubieżach. No i to jest kolejna warstwa, czyli nasza reputacja będzie wtedy bardzo istotna. Kolejną taką walutą są tak naprawdę członkowie naszej załogi. Zauważcie, że oni, kiedy będziemy rekrutować sobie do naszych statków kolejnych członków załogi, oczywiście ta rekrutacja to nie jest na zasadzie halo, bo ja potrzebuję członka załogi, tylko bardziej to są negocjacje, to są czasami koszty, które musimy ponieść, to są czasami nawet walki, które musimy stoczyć, żeby ktoś uznał, że jesteśmy od niego lepsi i wolał po prostu dla nas pracować. I dzięki temu możemy budować tą swoją załogę. Ci członkowie załogi, których będziemy przyjmować do siebie, wnoszą różnego rodzaju beneficjenta dla nas, czyli takie beneficja właściwie dla nas, które pozwolą nam zwiększyć naszą siłę walki, zwiększyć naszą odporność na walkę, czasami pozwolą nam przyspieszyć nasz statek, czasami pozwolą nam przerzucać kości, a czasami po prostu dadzą nam tylko jakąś umiejętność, jedną lub dwie umiejętności, dzięki którym w momencie, kiedy będziemy wykonywali różnego rodzaju misje, będziemy posiadali umiejętność, która pozwoli nam na łatwiejsze zdanie testów w trakcie tej misji. Czyli mamy tutaj te trzy takie absolutnie ważne zasoby, którymi będziemy zarządzać. No i mamy jeszcze ten czwarty zasób, który jest teoretycznie wydawałoby się nie do ruszenia, ale jest najważniejszy, można powiedzieć, dla nas, czyli sława. W momencie, kiedy będziemy wykonywali misje, będziemy pokonywali patrole na wyższych poziomach, będziemy łapali, powiedzmy sobie, złoczyńców, na których są wystawione listy gończe, to będzie powodowało, że będziemy zyskiwali sławę. I tutaj nie ma rozróżnienia na tak zwaną dobrą sławę i złą sławę, ale po prostu sławę. Jeżeli się o nas mówi, nieważne jak, ważne, że się o nas mówi w galaktyce, jesteśmy po prostu powszechnie znani. I dzięki temu będziemy sławni. No a tutaj w tej grze chodzi o to, żeby być najsławniejszym, czyli ten gracz, który pierwszy zdobędzie, w zależności od tego, jaką wersję gry sobie wybierzecie, czy tą 10-punktową, czy 12-punktową, ten będzie mógł, ten po prostu będzie uznany za zwycięzcę. I to jest ta warstwa, jeżeli chodzi o zasoby. Kolejną warstwą są przygody, które właśnie tworzą dodatkowo jeszcze klimat. Możemy tutaj odbyć różne przygody. Możemy wykonywać zlecenia dla chatów, możemy podjąć się zleceń dla syndykatu, możemy nawet współpracować z Imperium i z Rebelią. Nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy raz współpracowali z jednymi, raz z drugimi. Tak jak mówiłem, my musimy balansować pomiędzy tymi czterema siłami, które ścierają się tutaj i starać się tak wyważyć nasze działania, żeby nie być zbytnio, że tak powiem, nie zaś za skórę zbytnio jednej ze stron, bo wtedy tracimy u nich reputację, no i automatycznie przy minusowej reputacji bywa, że niektóre spotkania mogą być dla nas bardzo niekorzystne. I to właściwie wszystko tworzy klimat w tej grze, czyli tutaj nie wiem, czego spodziewali się ci, którzy twierdzą, że tego klimatu nie ma, czy spodziewali się jakichś, nie wiem, ekstra fajerwerków. No przecież gry fabularne, gry przygodowe, a ta gra przygodowa jest grą fabularną, to są gry, w których bardzo ważnym elementem, bo zauważyłem, dość często zauważam taką sytuację, że grając w grę fabularną, otrzymując jakąś kartę, tak naprawdę nie czytamy fabuły z tej karty, tylko czytamy, a jaki muszę test wykonać. I nagle gra zamienia się w turlanie kostek, a nie ma w tym żadnej przygody i żadnej fabuły. Jeżeli tego nie będziecie robić, to nie ma sensu w tym momencie. To ta gra to jest dla was będzie zwykła turlanka i koniec, i tutaj się kończy jakikolwiek klimat, jakakolwiek przygoda, która mogłaby się rozegrać. Drugim takim ważnym argumentem, który był też przedstawiany, to jest to, że ta gra ma ograniczoną lub też nawet niektórzy twierdzą wyłączoną interakcję między graczami. No i tutaj jest kolejny element, którym ja się nie zgodzę. Rozegraliśmy już naprawdę bardzo dużo gier w zewnętrznym rubieże
I powiem wam, że to jest tak, że w zależności od tego, kto siądzie przy stole, różnie te rozgrywki się przebiegały. Ważną rzeczą jest to, że mamy w tej grze postaci, które posiadają wpływ na negatywną interakcję i takie, które nie posiadają wpływu na negatywną interakcję. Jeżeli zbierzemy na przykład czterech graczy i damy im takie postacie, które nie mają kompletnie żadnych takich, powiedzmy sobie, akcji, które pozwalałyby im na jakąś interakcję z innymi graczami, to jej po prostu nie będzie, to fakt. Jedyna rzecz, która później ratuje tą sytuację, to są po prostu na przykład listy gończe, czy też inne rzeczy. Jednak chciałbym, żebyście przyjęli do siebie coś takiego, że negatywna interakcja to nie jest tylko ciągłe naparzanie się graczy między sobą. W tej grze walka z innymi graczami jest wręcz czasami nieopłacalna. Ze względu na to, że naprawdę musimy zyskać super nagrodę, żeby opłacało nam się ponosić rany, ponieważ podczas jakiejkolwiek walki zadajemy sobie rany symultanicznie. Nawet ten, który wygra walkę, może okazać się, że jest pokonanym, czyli jest tutaj kwestia pokonany nie znaczy, że przegrał walkę, tylko po prostu znaczy tyle, że otrzymał na tyle dużo ran czy też uszkodzeń swojego statku, że no następna tura, znaczy od razu właściwie traci 3000 kredytów, a następną turę musi zacząć od tego, że będzie, że tak powiem, lizał swoje rany, czyli w pierwszej fazie zamiast się ruszać, zamiast zarabiać, będzie musiał po prostu wyleczyć swój statek, swojego bohatera, żeby móc później dalej kontynuować jakiekolwiek działania. Także walka bezpośrednia między przeciwnikami no, jest taka, rzekłbym, no, ryzykowna. To jest bardzo ryzykowne zajęcie. Jednak w tej grze jest jej dość sporo, bo jeżeli przyjmiemy, że mamy tutaj osiem postaci, z czego trzy z nich mają ewidentnie akcje związane z negatywną interakcją. I tutaj zwróćcie uwagę na to, że właśnie nie chodzi tylko o to, żebyśmy się ze sobą naparzali, ale chodzi o to, żebyśmy sobie nawzajem w jakiś sposób świadomie przeszkadzali. I to jest negatywna interakcja, a nie tylko, że walczymy ze sobą. To nie o to chodzi. Pierwsza postać, która spełnia życzenie wszystkich, którzy chcą negatywnej interakcji, czyli Bosk, to jest ta postać. No i ta postać ma taką, po spełnieniu swojego celu osobistego, czyli musi mieć modyfikacje i sprzęty, i dwa sprzęty o łącznym koszcie co najmniej 15 tysięcy, czyli dozbraja się. Oczywiście zdobywa za to jeden punkt sławy, ale po tym staje się bardzo agresywnym przeciwnikiem, ponieważ po pierwsze, w fazie swojej akcji może usunąć po dwa obrażenia ze swojej postaci i swojego statku. Czyli jest gotowy na to, żeby walczyć. Jest do tego mocno przygotowany. Ponieważ, tak jak mówię, jeżeli nie został konkretnie już pokonany na zero podczas walki, no to może po prostu jako jedną z akcji potraktować, że ściąga dwa obrażenia z postaci i z siebie, a to jest dosyć dużo. Poza tym, w fazie spotkania może rozegrać walkę z graczem na twoim polu. Jeśli ma on więcej punktów sławy od ciebie, jeśli wygrasz, otrzymujesz jeden punkt sławy. I to jest opłacalna walka, ponieważ Bosk będzie polował na tych, którzy są silniejsi od niego i będzie starał się zdobywać na nich punkty sławy. Z reguły takie walki kończą się dość poważnie, bo taki Bosk, jeżeli on się dobrze przygotuje, ten gracz, no to naprawdę będzie miał bardzo dobry zestaw pomocników, czyli tej swojej załogi, dobrze wyposaży swój statek, bo zauważcie, że jego celem jest mieć dwa dobre sprzęty i dodatkowo mieć jedną modyfikację na statku. Czyli jest to typowy łowca, który się przygotowuje do tego, żeby polować na innych graczy. Jeżeli taką postać będziecie mieli wśród tych, które będą grały przy stole, no to gwarantuję wam, że tu będzie niezła jatka i będziecie bardzo mocno starali się unikać Boska, żeby nie stać z nim na jednej planecie. Kolejną postacią, która ma wnosi ze sobą tą negatywną interakcję, jest Jyn Erso. Jyn ma taką umiejętność,
ta umiejętność mówi o tym, że możemy zmieniać działania patroli. Do patroli jeszcze przejdziemy, bo to jest jeszcze też oddzielna w ogóle kwestia. Gdy patrol w odległości do 3 pól od ciebie ma się ruszyć podczas twojej akcji handlu, możesz przesunąć go w kierunku innego gracza, zamiast w twoim. Czyli my możemy wpłynąć na inny patrol, dzięki czemu ten patrol będzie, że tak powiem, przeszkadzał, bo to niekoniecznie od razu atakował, ale przeszkadzał innym graczom, czyli będziemy mogli doprowadzać do tego, że czasami zablokujemy komuś ruch, bo ma negatywną reputację w danej frakcji, albo ewentualnie będziemy doprowadzać do jakiejś bezpośredniej walki pomiędzy patrolem a innym graczem. Jyn Erso, czyli ona nie ma takiego, że tak powiem, efektu bezpośredniej walki, ale może sprowadzić na kogoś patrol, może kogoś tym patrolem przyblokować, także opóźni go na przykład o jedną turę w ruchu i ten ktoś będzie musiał jedną turę dłużej na przykład dostarczać jakiś towar gdzieś, który w miejsce, do którego będzie chciał go dostarczyć. IG-88. IG-88, czyli taki robot, który jest łowcą, i tutaj możemy, powiedzmy sobie, zrobić coś takiego jak kradzież zasobu zwanego załogą, ale załogą, która jest robotami. I teraz tutaj, jeżeli spojrzycie sobie, jest kilka robotów, które mogą stać się załogą, więc są dosyć fajne te roboty. No a my możemy zrobić taką prostą akcję, czyli wjechać na pole jakiegoś innego gracza i weź droida z załogi innego gracza na twoim polu. Możemy go po prostu sobie zabrać. I w tej sytuacji pozbawiamy kogoś zasobu. Jego cel osobisty to jest posiadanie dwóch droidów w załodze, albo trzymać jeden punkt sławy i tak dalej, nie? No i później będzie mógł sobie te droidy wykorzystywać do tego, żeby zamiast zostać pokonanym, to po prostu odrzucać droidy, czyli one będą stanowiły dla niego jakąś tarczę. I tu mamy trzy takie postacie, które mogą swoimi działaniami wpływać na innych graczy i dzięki temu doprowadzać do takiej negatywnej interakcji. Kolejnymi elementami negatywnej interakcji są postaci, które będziemy gdzieś tam spotykać. No tu akurat nie ma może aż tak wielkiego wyboru, ale jednak jest na przykład Bib Fortuna. On ma taką umiejętność, że możemy dzięki jego podszeptom, które on tam, jak nie wiem czy pamiętacie, to była taka postać, może po zdjęciu, po rysunku zobaczycie. To jest taka postać, która była bezpośrednim jakby doradcą Jabby Hutta i on może w tym momencie wpływać na to, jak Hutowie będą postrzegać innych graczy, czyli możemy mu podrzucić 2000, jeżeli on jest na tej planecie i możemy go w tym momencie poprosić o to, żeby komuś obniżył lub komuś podniósł reputację. No i w tej sytuacji możemy wpływać na reputację u Hutów. Kolejnymi elementami negatywnej interakcji są karty spotkań. Większość z nich, jak się przyjrzycie, to są karty, które mamy to na jakiejś konkretnej planecie? Nie. Nabu, Takodan, Ordmantel, Lothal i punkty nawigacyjne, które są na mapie, a które nie są bezpośrednio jakimiś planetami. No i mamy tutaj takie negatywne interakcje w stylu. Jeżeli mamy do czynienia z patrolem Hutów, możemy dzięki jednej z tych kart bezpośrednio przesunąć kartę, znaczy stoimy na polu z patrolem i możemy odrzucić tę kartę, aby przesunąć patrol Hutów bezpośrednio na wybrane pole. Czyli możemy bezpośrednio przekazać Hutom jakby taką informację, słuchajcie, tam jest ten, którego szukacie i wysyłamy go na jakieś konkretne pole. I tutaj nie ma w tym momencie ograniczenia co do odległości, możemy przerzucić go z jednej strony na drugą stronę, i Hutowie będą w tym momencie tam sobie działać i to może negatywnie wpłynąć na któregoś z graczy. Odrzuć tę kartę i wybierz gracza na twoim polu, który ma więcej punktów sławy od ciebie. Otrzymujesz jeden punkt sławy, a ten gracz traci punkt sławy. Następnie tracisz punkt reputacji we frakcji wybranej przez tego gracza. Czyli jest tutaj znowu interakcja między graczami. Możemy komuś
zabrać punkt słaby, który zdobył. No i dzięki temu otrzymujemy również jakąś tam obniżoną reputację w którejś z frakcji. No bo powiedzmy sobie, ten ktoś na przykład pracował dla tej frakcji i myśmy go oczernili, czy tam powiedzmy sobie przypisaliśmy sobie jego zasługi, ale dostaliśmy też negatywną reputację w danej frakcji. No i to jest kolejny taki moment, w którym zabieramy bardzo ważny zasób, sławę. I ta sława przechodzi do nas, a ten ktoś traci ten jeden punkt sławy. Odrzuć tę kartę, aby przesunąć dowolny patrol na swoje pole. Następnie wybierz gracza na twoim polu, który ma minusową reputację w tej frakcji i wymuś na nim rozegranie spotkania z tym patrolem. Czyli znowu możemy zrobić coś takiego, jeżeli na naszym polu stoi gracz, który widzimy, że ma powiedzmy ujemną reputację w jakiejś frakcji, a w pobliżu widzimy patrol, to możemy odrzucić tą kartę i sprowadzić ten patrol na tą planetę i powiedzieć, teraz ty będziesz z nimi walczył. Czyli doprowadzamy do konfliktu między jednym z graczy a jakimś konkretnym patrolem. A w momencie, kiedy na planszę wchodzą patrole już czwartego poziomu, to dla niego zawsze to jest walka, która kończy się pokonaniem. Także tutaj można w tym momencie niesamowicie gnębić innego gracza. Dobra. Następna. Imperialni dają dobrą cenę za rozprawienie się z agentami rebelii. Odrzuć tę kartę, aby rozegrać walkę z graczem na twoim polu, jeśli ma on dodatnią reputację lub ujemną w rebelii lub ujemną reputację w imperium. Jeśli wygrywasz, otrzymujesz jeden punkt sławy i jeden punkt reputacji w imperium. Jest to jak najbardziej negatywna interakcja, która pozwala nam walczyć z innymi graczami. Akcja. Wybierz innego gracza, który ma dodatnią reputację w rebelii lub rebeliancką załogę, czyli też członkowie naszej załogi mogą wpływać na to, jak jesteśmy postrzegani w różnych miejscach. Ten gracz straci jeden punkt reputacji w Imperium, a ty otrzymujesz 2000 jeden punkt reputacji w Imperium. Znowu, ktoś stracił reputację, myśmy z jego tytułu zyskali tą reputację i jeszcze kasa dodatkowo. Odrzuć tę kartę, aby wziąć zlecenie odpowiadające kontaktowi na twoim polu od gracza na dowolnym polu. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś szuka jakiejś postaci, na przykład doktora Ewaza, a my jesteśmy akurat na polu, na którym jest właśnie doktor Ewaz. No to w tej sytuacji możemy komuś zabrać to zlecenie. Odrzucając tą kartę, zabieramy komuś zlecenie i wykonujemy je od razu, będąc we właściwym miejscu, we właściwym czasie i posiadając właściwe zlecenie. Kolejną kartą jest taki ładunek sejsmiczny, to jest sprzęt, modyfikacja, ale on ma też tajną taką właściwość. Odrzuć tę kartę, aby wziąć jedną kartę załogi od gracza na twoim polu. Dzięki temu, oczywiście możemy ją odrzucić, ten ładunek sejsmiczny, on jest w sumie, rzuci w walce przestrzeni, może odrzucić tę kartę, jest w sumie też jednorazowy, daje nam w tym momencie dwa trafienia, czyli to jest takie dosyć bardzo mocne wzmocnienie, no masło maślane, ale wiecie, o co mi chodziło, ale jednocześnie możemy komuś przejąć załogę, no wyobraźcie sobie, że ktoś, nie wiem, w swojej załodze ma Czubakę, czyli bardzo silną postać i nagle my będziemy na tym samym, odrzucamy tą kartę i zabieramy mu tego Czubakę do swojej załogi. No super, bardzo negatywna interakcja. Odrzuć tę kartę, aby rozegrać walkę z graczem na twoim polu, jeśli masz dodatnią reputację w Imperium albo ujemną reputację w Rebelii. Jeśli wygrywasz, otrzymujesz jeden punkt sławy. I to są tylko karty spotkań, niektóre, które pozwalają nam stworzyć tą negatywną interakcję w grze. Oczywiście negatywną interakcją może być również to, że na przykład kogoś zmusimy do partii sabaka, czyli będziemy z kimś starali się rozegrać tą hazardową rozgrywkę, która pozwoli nam na to, żeby ograbić go z pieniędzy. Oczywiście musimy mieć odrobinę szczęścia, bo to w końcu hazard, ale zazwyczaj postacie, które do tego przystępują, czyli jak jesteśmy Lando Cardassianem, no to jest idealna dla nas misja, bo gdy rzucasz kośćmi w dowolnym celu, możesz przerzucić jedną ze swoich kości. Dodatkowo możemy zdobyć jeszcze jakieś postacie, które nam w tym pomogą i automatycznie jest duża szansa na to, że uda nam się kogoś ograbić z pieniędzmi. Przy takiej
rzekłbym, przyjacielskiej partii Sabaka, czy też takiej bardzo epickiej partii Sabaka, bo tych wersji partii Sabaka jest kilka. Dobrze, czyli tutaj jeżeli chodzi o negatywną interakcję i klimat, myślę, że pokazałem Wam to wszystko, co może nas przekonać. A teraz trochę rzeczy, które nie do końca mi się w grze podobają i myślę, że można je bardzo łatwo zmienić. Takie home rules jest bardzo wskazane w tym miejscu. No i zacznijmy może właśnie od patroli. Słusznie wszyscy uważają, że patrole są jednak troszeczkę za słabe i one nie są słabe dlatego, że same w sobie są słabe, bo walka z patrolami jest jednak dość trudna, ale jednak mimo wszystko te patrole czasami latają po galaktyce tak jak, że tak powiem, bez celu, jakby nie wiedziały, co mają ze sobą robić. I myślę, że tutaj prosta zasada, ja tam w jednej z rozgrywek zastosowałem taki właśnie home rule, czyli taki prosty home rule, który mówi o tym, że w momencie, kiedy odkrywamy tą kartę handlu, automatycznie możemy skierować ten patrol w to miejsce, gdzie znajduje się gracz, który posiada negatywną reputację w danej frakcji. No jeżeli tak nie jest, no to w tej sytuacji ten patrol leci jednak w naszym kierunku. Także to jest taki prosty home rule. Myślę, że wszyscy na to wpadniecie, bo to nie jest nic trudnego. Zresztą wielu recenzentów też o tym wspominało, że to by była fajna rzecz i myślę, że to jest bardzo prosto wprowadzić. Tutaj nie ma jakiegoś takiego ryzyka, że zachwiejemy mocno balansem gry, bo to jest akurat element, który mocno buduje klimat w tej grze. Kolejną rzeczą, która troszeczkę na tą chwilę przynajmniej, bo nie wiem jak to będzie później po rozszerzeniach, brakuje mi troszeczkę tych kart, powiedzmy sobie, handlu. Czyli one mogłyby być ich odrobinę więcej i mogłyby być odrobinę bardziej zróżnicowane, co na pewno przyczyniłoby się do tego, że no po prostu powtarzalność pewnych misji, które są do wykonania, byłaby o wiele mniejsza, prawda? No bo tych kart nie mamy zbyt wiele, a w sytuacji, kiedy byłoby ich na przykład 3 razy więcej, myślę, że one miałyby szansę wtedy na tyle się dobrze przemieszczać, żebyśmy mieli właśnie możliwość ich wykonania w łatwiejszy sposób. Kolejnym elementem, który też troszeczkę tutaj, no myślę, że to jest pole do rozwoju tej gry, to są właśnie różnego rodzaju sprzęty, które możemy dostać. No i to jest tak, że te sprzęty są jednorazowe, unikalne. No nie możemy mieć na przykład dwóch działów jonowych, bo nie ma takich dwóch kart, czyli dwóch graczy nie będzie miało działa jonowego. No może ma to na celu jakieś takie zróżnicowanie naszych jednostek i taką rzekłbym, jakby to ująć dobrze, niepowtarzalność tego, jak wyposażamy nasze statki. No ale myślę, że to by nie przeszkodziło mocno w jakimś balansie, gdyby na przykład dwie strony posiadały jakieś podobne albo takie samo wyposażenie i myślę, że to by nie wpłynęło w jakiś sposób drastycznie na sam balans rozgrywki, także myślę, że tutaj jest też pole do rozszerzenia właśnie tej gry. Kolejną rzeczą, która to są te takie, bo tu mamy takie ulepszenia, które są takie bardzo, akurat tu mamy na przykład torpedy protonowe. Jest tylko jedna taka karta, ażby się chciało, żeby można było tych torped wykorzystać więcej i to by była też bardzo fajna modyfikacja, fajnie by było, tylko że to też, no może z drugiej strony, jeżeli wszyscy mieli torpedy protonowe, to by to było dosyć później oklepane, bo każdy by z tego korzystał, ale można by było zastosować taką prostą metodę, że kiedy te torpedy pojawiają się po raz pierwszy, załóżmy zrobić taką gradację, w sensie kupujemy torpedy za 15 tysięcy, bo tyle one kosztują, a później, kiedy druga karta się pojawia i ktoś już posiada te torpedy, na przykład byłyby one droższe, czyli można by było w nie zainwestować, ale one by kosztowały trochę więcej niż normalnie tego pierwszego gracza. Może by to było jakieś rozwiązanie. I to są takie
rzeczy, które mi na początku troszeczkę zabrakło mi po prostu tej różnorodności. Jednak dosyć optymistyczną rzeczą jest to, że kiedy mamy karty misji, to mamy te karty, że tak powiem, ta numeracja kart jest bardzo dziurawa, czyli jest miejsce na kolejne karty, które będziemy mieli dokładać. Bo mamy tutaj karty od 1 do 23, mamy później karty, czekajcie, bo mi gdzieś uciekło, od 40 chyba, tak, od 40 do 53, czyli mamy następną grupę kart, no i później mamy karty od 90 do 90 chyba 4 albo 3, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tu są 40. No i tutaj jest miejsce na to, żeby te karty można było uzupełniać, tą talię data, i w tym momencie może jakieś nowe postacie będą wchodziły, chociaż nie wyobrażam sobie, jak na tej planszy by miały wejść. Musiałoby to się chyba wiązać z tym, żeby jednak pojawiła się kolejny element planszy, który by ją w jakiś sposób rozszerzał. Myślę, że można by było w tym momencie wprowadzić jakiś element, który mógłby rozbudowywać nam tutaj te zewnętrzne rubieże i sprawiać, żeby te inne terytoria były też dostępne. Także myślę, że gra ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o rozwój i kolejne dodatki, które będą się pojawiały. Mam nadzieję, że ten potencjał nie zostanie zmarnowany. Moja ocena na tą chwilę to jest po 15 rozgrywkach już, które rozegrałem, i tak jak zawsze wam to mówię, ja staram się grać w ten sposób, że zazwyczaj i osoba, z którą już raz grałem, co najwyżej gra jeszcze raz, żeby po prostu mieć, i zazwyczaj gra właśnie musi grać inną postacią, już tak w ten sposób, żeby po prostu mieć różnorodność doznań, bo to że mnie się ta gra będzie podobała, to jest oczywiście może jakiś tam wyznacznik czegoś, ale przede wszystkim chcę widzieć, jak grę odbierają inni, i tutaj staramy się, żeby to byli gracze na zasadzie tacy typowi niedzielni gracze i do takich graczy, którzy, że tak powiem, nic innego nie robią, tylko grają w gry planszowe. No i ta ocena średnia, którą tutaj mógłbym wyciągnąć, to jest takie 7,5 dla zewnętrznych rubieży. Dla mnie ta gra naprawdę jest świetna, bardzo mi się podoba. I przede wszystkim, co ta gra daje mi dodatkowo, oprócz samej przyjemności z rozgrywki, to ja staram się, żeby podczas naszych rozgrywek było dużo gry nad stołem. Pożyczamy sobie nawzajem pieniądze, czasami wymieniamy się sprzętami, staramy się dogadywać na jakieś sytuacje, które gdzieś tam następują. Oczywiście te sojusze są bardzo szybko zrywane, podejmujemy nowe sojusze. No, można powiedzieć, życie przemytnika. Raz się z kimś dogadujemy, raz się nie dogadujemy, a za chwilę wracamy do niego i proponujemy mu jakąś tam gratyfikację z tytułu tego, że wyrządziliśmy mu wcześniej szkodę, ale dzięki temu uzyskujemy od niego jakąś pomoc w postaci na przykład nie wiem, nasłania patrolu na kogoś albo innej sytuacji, która wykorzystujemy już moduł, gdzie patrole przesuwają się w kierunku osób, które mają ujemną reputację. Także te zależności w tej grze naprawdę można zbudować na bardzo fajnym poziomie i można je właśnie przyjąć na tej warstwie ponad stołem, czyli ta warstwa uzupełni nam tą fabułę gry Star Wars Zewnętrzne Rubieże. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek możliwość zagrać tą grę, to proponuję, żebyście zagrali w nią fabularnie. Starajcie się, żeby te postacie były wami, żebyście wy byli tymi postaciami, a nie żebyście tylko liczyli cyferki i kredyty, które udaje wam się podczas gry pozyskać. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam was na następne. Na razie. Cześć.